pytanie, czy ta zawodniczka ma jeszcze również jedną szansę? Trzy próby do dotyczania. Marcela Burda, podejście trzecie. Proszę również o powitanie.
i duże brawa, i gratulacje, ale duże zostańcie dziewczyny, gratulacje dla siebie, dla tego. Miło nam, ja pamiętam, uśmiech na twarzy, ale dziewczyny, zostańcie jeszcze, bardzo proszę, chcemy was troszkę tak wykorzystać, będzie nam miło, a pana prezesa Konrada, Tadeusza Konrada, proszę o wręczenie. Tak. Proszę Państwa, zostańcie dziewczyny, możecie zejść, ale zostańcie z nami, bo chcemy wręczyć w waszej obecności statuetki pamiątkowe, które wręczy pan Tadeusz Konrad. I tutaj też pomoc prosimy osoby, które otrzymają te statuetki, a więc Anna Szkowska, małżonka. Bardzo proszę Pani Aniu, możemy tego, co tak dziewczyny ma dać konkurs. Ania Szkowska, brawo dla tego statuetki od prezesa. Pan Mieczysław Drabia, prezes honorowy. Bardzo proszę na pomoc Pani Aniu. Pani Aniu, prosimy na pomoc tutaj obok Pana Rózmietka. Prosimy. Pan Mieczysław Drabia. Pan Konrad Krygiel. Nasz prezes okręgu, członek prezydium Polskiego Związku Ponoszenia Siarki. Pan Ryszard Soćko, trener kadry Polski, otrzymuje nagrodę. Telewizja Marca, przedstawiciel Barkada Malinowski. Bardzo proszę przedstawiciela telewizji Marca. Jest? No ale można tego, nic się nie stanie. Bardzo proszę, będziemy wiedzieli, kto tam nam kręci. Przedstawiciel Gońca Bartoszyckiego, pan Tomasz Miroński, jak dobrze przeczytałem. Bardzo proszę, gratulacje. I proszę Państwa, moja skromna osoba, również się tutaj idę, no, bardzo mi miło.